w Tarnowie, czyli walka o brąz. Mecze o brąz poprowadzi ta sama ekipa, Rafał Dobrocki i Jacek Frączek. Jest to propozycja Rafała, który chce dokończyć swojego dzieła. Od 2008 roku jesteśmy w pierwszej czwórce. W 2008 roku walka o brąz była w Zielonej Górze wielkim wydarzeniem. Dzisiaj odbieramy to wszyscy jako porażkę, ale pamiętajmy, że my ciągle walczymy o medale, ciągle jesteśmy w najlepszej grupie zespołów ekstraligowych w Polsce. Zadanie z rundy zasadniczej Rafał wykonał, wszedł do playoffów, półfinały, a zwłaszcza styl tego, co wydarzyło się w Gorzowie, no nikogo z naszych nie zalewało, a więc podjęliśmy wspólnie taką decyzję, że mecz o brąz po stronie Rafała, 6 Rafał składa do powiedzenia. Dalej mówisz? Nie wiem, czy ktoś coś powiesz, bo tu jest skąd ta decyzja, że po prostu. Ta decyzja, że. Momencik, momencik jeszcze nie. Czy decyduje coś więcej? Myślę, że no, mecz w Gorzowie nie pozostawia nam złudzeń. Powiedzieliśmy te play-offy póki co bardzo słabo. Powiedziałem wcześniej już, że dla nas brak finału będzie porażką. Nie czuję się jakby jej ojcem, aczkolwiek no, Państwo wiecie, że każdy trener, w jakiej by nie występował w dyscyplinie, ma między wierszami w swoim kontrakcie zapisane, że wszystko co złe jest winą trenera w jakimś stopniu. Natomiast zawsze ta odpowiedzialność spada na trenera i ja ją przyjmuję i tyle, tak jak prezes wspomniał, doszliśmy do takiego wniosku, do takiego porozumienia i tyle, co mogę na tą chwilę powiedzieć. Jeżeli mogę coś dodać tutaj o tej winie odpowiedzialności, ja uważam, że... Moment, Marek, poczekaj chwileczkę, bo... Ja może usiądę bliżej, jeśli nie Państwo w jednym mikrofonie. To daj na środku. W mojej ocenie to nie Rafał ponosi winę za wynik falu bazu w tym roku, ponieważ no, trudno, żeby go winić za to, co się wydarzyło z Patrykiem Dudkiem. Trudno było przewidzieć to, co wydarzyło się z Jarosławem Kampelem. Natomiast odpowiedzialność jest po stronie Rafała. Żebyśmy oddzielili winę od odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest trenera. Wina pewnie gdzieś tam jest trochę bardziej rozmyta. To jest sport profesjonalny i myślę, że każdy zawodnik gdzieś tam też musi spojrzeć na siebie. Dobrze, a pan trener ma sobie coś do zarzucenia jednak, bo mówimy o odpowiedzialności i winie. Coś konkretnego ma pan sobie do zarzucenia w prowadzeniu tego zespołu, w zestawianiu składów czymś innym? Nie, myślę, że pan prezes powiedział wszystko, co chciałbym dodać. Wszystko, no, nic więcej nie można powiedzieć. No, jakie pretensje? No, nie, czy myślę, dzisiaj nie wystawiłby pan skład inaczej, w którymś meczu? W Gorzowie, może za Gorzów pan się czuje jakoś odpowiedzialny? Nie, absolutnie. Nie. Absolutnie. Oczywiście, że ja to biorę na siebie, odpowiadam za wynik zespołu i tutaj się absolutnie od tej odpowiedzialności nie uchylam i tyle, co mam do powiedzenia. Oczywiście trudno, żebym brał winę za sytuację w klubie, która rozpoczęła się od problemów z Patrykiem Dudkiem i jak Państwo śledzicie na pewno to bardzo uważnie, od tego momentu zaczął się ten zespół rozjeżdżać. Po pierwsze brak współlidera, po drugie problem z ustawieniem jakimś takim najlepszej opcji tego składu. Jednak ten z Patrykiem Dudkiem sprawdzał się najlepiej i tego nie trzeba chyba Państwu ani uświadamiać, ani tłumaczyć. Potem były inne kłopoty Jarosława Hampela, kłopoty zdrowotne Piotra, no można to wymieniać. No w tym roku spadły na nas wiele przykrych okoliczności, także no, zupełnie bylibyśmy w innym miejscu, gdyby takie sytuacje, choćby jedna czy dwie z nich się nie wydarzyły. No ale tak się stało i ja jako tutaj ten frontowy człowiek biorę to na siebie. A w jakim stopniu na decyzję wpłynął rewanżowy mecz w Gorzowie, wysoka porażka? Gdyby ten mecz potoczył się inaczej, to trener by dalej był trenerem? Myślę, że nie ma. Koniec kontraktu w tym sezonie i tak czy inaczej byśmy się pożegnali. A czy pan trener będzie dalej trenerem? Bo pan zaczął falowanie swoją przygodę jako zupełnie nowy człowiek w żużlu już w tej chwili. Jako człowiek w innej roli. Czy pan zostanie przy Speedway jako trener? Czy myśli pan? Na razie myślę o tym, co przed nami i na jakieś dalsze plany będzie czas i na razie skupiamy się nad tym, aby odjechać przyzwoite zawody, dwumecz z Unią Tarnów i to w tej chwili jest dla mnie rzecz, nad którą się skupiam. Rada nadzorcza, ona wpływała być może na tą sytuację? Żebyście Państwo nie mylili pewnych rzeczy. Rada nadzorcza jest od kwestii finansowych. Wynik w Gorzowie
kontakt środowy z ulicy Śląskiej rodzi też dla klubu określone skutki finansowe. I to są bardzo konkretne skutki finansowe. I poczułem się zobowiązany zaprosić wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy spotkali się ze mną w towarzystwie dyrektora, w towarzystwie Kamila Kawickiego i porozmawialiśmy o tej sytuacji, jaka finansowo jest związana z tym, co wydarzyło się w Gorzowie. Przegadaliśmy kilka różnych innych tematów, natomiast jeżeli chodzi o zmiany personalne, no to nie Rada Nadzorcza jest od tematów związanych z zawodnikami, od tematów związanych z trenerem itd., itd. Za aspekt sportowy odpowiada trener, za aspekt finansowy ja odpowiadam, natomiast Rada nadzoruje pewne działania. I to nie Rada. Ale może mieć wpływ na prezesa na pewne działania, prawda? Bo to jednak jest organ nad prezesem zarządu. Jeżeli te działania mają rodzić skutek finansowy, to tak, to Rada Nadzorcza jest od tego. Rada Nadzorcza gdzieś tam wypaczyła swoją funkcjonalność w Toruniu, ponieważ to nie Rada Nadzorcza jest od odwoływania meczy czy podejmowania tego typu decyzji, natomiast tutaj Rada Nadzorcza zajmuje się finansami spółki. W związku z tym, co wydarzyło się w Gorzowie, w związku z tym, że nie będziemy rozgrywali medalu o złoty medal, no to też się wiąże z finansami klubu i z tym, jak ten zespół będzie wyglądał pod kątem ekonomicznym w roku 2015 i stąd to spotkanie, stąd zwołane spotkanie natychmiast rano po meczu Gorzowie. Czy osoba senatora Roberta Duchana miała wpływ na decyzję trenera Rafała Wyszyńskiego? Spytanie do mnie, czy chyba do trenera, bo do... Ja rozmawiałem z senatorem. Bardzo dobrze. Rozumie pan, senator jest daleko od żużla, nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje. Znaczy pan senator nie jest daleko od żużla, bo zadeklarował, że jest i będzie gdzieś tam wspierał. Natomiast pan senator nie jest od powoływania, odwoływania osób w klubie i to nie jest jego zadanie. Także gdzieś tam sympatyzuje i pojawia się w miarę możliwości na wszystkich spotkaniach, że wspomaga nasze działania, zwłaszcza w Warszawie, no to jego zasługa i dzięki mu za to. Natomiast no, z całą sympatią to no nie pan senator będzie tutaj, nie może decydować o takich rzeczach. Tak? No to też jest, ma wpływ, nie? To też jest moja odpowiedzialność. No, wpływ ma każda historia. Tak? No, wpływ ma wynik sportowy, wpływ ma ekonomia, wpływ ma całe nasze życie. Więc każda rozmowa gdzieś tam, gdzieś coś tam mi uświadamia. Natomiast to nie pan senator decyduje o takich rzeczach. To nie wpłynął, że proszę odwołać czy cokolwiek innego. Nie ma takiego mechanizmu. Chciałem zapytać trenera o Jarosława Chorwa w kontekście tego meczu z Tarnowem i w kontekście tego, że Jarka nie ma w składzie. Jak on to przyjął w ogóle? Czy może z ulgą, czy się zdenerwował? Jaka była jego reakcja i czy on jest brany pod uwagę w rewanżowym meczu? Ustaliliśmy, że jedyną rzeczą, którą możemy w tej chwili powiedzieć, to fakt, że przed zawodami możemy wprowadzić dwie zmiany w składzie i tego się będziemy trzymać. Czyli teoretycznie może wystąpić. Oczywiście. Tak. A czemu go właściwie w ogóle nie ma w składzie? No, są dwie zmiany możliwe. Tak? Jeżeli Państwo tutaj podłoże ekonomiczne w tym wszystkim bierzecie, to też chciałbym to powiedzieć, nie wiem, to Rafał jest też po rozmowie z Jarosławem Habalem. Nasz lider, czyli ten zawodnik, który miał być naszym liderem, zadeklarował, że jeżeli pojedzie w meczach o brąz, to ani za jeden, ani za drugi mecz nie pobierze żadnego wynagrodzenia, więc to jest pierwsza rzecz, że tutaj nie jest kwestia ekonomiczna i to jest deklaracja Jarosława Hantela, to jest jego pomysł bardzo konkretny. Natomiast czy on znajdzie się w składzie w niedzielę, no to co trener powiedział, są dwie możliwe zmiany. Tak? Mamy pięciu zawodników, których może zastąpić Jarosław Hantel podczas niedzielnego meczu. Jeżeli w Sztokholmie, czy po Sztokholmie on się będzie czuł na siłach i jego sportowa dyspozycja będzie nam gdzieś tam odpowiadała, będzie odpowiednia chemia, to myślę, że Jarosław Hampel pojawi się w niedzielę na meczu. Ja bym tego nie wykluczał i dzisiaj potraktowałbym to, że mamy skład awizowany, w którym możemy dokonać dwóch zmian. I do tego czasu może się wiele wydarzyć pod względem zdrowotnym, pod względem sportowym itd. Tak, tak, chciałem jeszcze dodać Państwu, że co do składu mamy olbrzymi problem, ponieważ też nie w najlepszym zdrowiu jest Aleksander Tajew, który miał być tutaj dzisiaj z nami na konferencji prasowej, leży w Bydgoszczy w łóżku i jest gorączką chory. Także mamy duży kłopot, jakby innych było mało w tym przypadku. Także jakby sprawa składu jest dalej ciągle otwarta i nikomu drogi do składu nie zamykamy.
to znaczy, że to w zasadzie po tym sztokowie Jarosław Hampel podejmie decyzję, czy to jest na siłach i może Jarosław jechać. Hampel podejmie taką decyzję. Czyli pan trener. Tak. A właśnie tu jakby, myślę, że sedno sprawy było, kto zdecydował o tym, że go nie ma w składzie. Czy pan, czy to sam zawodnik, czy... Była decyzja jakby wspólna. Myślę, że nie zmienia ona de facto niczego, oprócz sygnału dla Jarka, że taka sytuacja może mieć miejsce. I tyle, tak bym to najkrócej rzecz ujął. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo pamiętali też o tym, że Jarosław Hampel wielokrotnie, zarówno w tym, jak i w ubiegłym sezonie, ratował nam skórę. I dzięki jego świetnej postawie zdobyliśmy, między innymi oczywiście, ale on najbardziej jakby przysłużył się do tego, zdobyliśmy tytuł indywidualny Mistrzostw Polski w ubiegłym roku. A mam wrażenie, że niektórzy o tym zapomnieli i po trzech słabych występach Jarosława Hampela w barwach Falubarzu przekreśla się tego zawodnika, co ja nie pozwolę i na pewno jego zawsze będę bronił i każdego z tej drużyny. Każdy ma możliwość, każdy ma prawo do słabszego okresu. Jarek nie miał takiego od kilkunastu lat i akurat taki się nam przydarzył. No i myślę, że warto by było jednak o tym pamiętać. Natomiast konsekwentnie pan wstawiał go do składu mimo tych słabych kolejnych występów. Później dwa nastąpiły dobre, bo sam go pan chwalił za Tarnów, za pierwszy mecz z Gorzowem. I tu jest ten drugi mecz, jedyny znowu mecz z Gorzowem, jednak teraz pan go nie wstawia. To tak trochę nielogiczne, powiem szczerze. Nie powiedziałem, że go nie wstawię. W tej chwili go nie ma, okej, precyzyjnie ujmując. Przepisy są proste. Jest skład awizowany, można dokonać dwóch zmian. Można tego dokonać z powodów dowolnych, nawet taktycznych. A drugie pytanie o skład. Chodzi mi o zestawienie w jednym parze chorego, jak się okazuje, Rosjanina i Duńczyka. Czy to miał być pomysł na sprawdzenie ich, na zestawienie ich, porównanie ich ze sobą w kontekście już przyszłego sezonu? Być może, natomiast nie na tym się skupiałem. Alex Loktajew pojechał bardzo ambitnie w Gorzowie, chociaż no, nie przysporzyło mu to jakiejś masy punktów, aczkolwiek no, starał się, szarpał jak najlepiej, ambitnie, już z przeziębieniem, o czym trzeba pamiętać i już od dłuższego czasu zastanawiam się, aby postawić go pod numerem prowadzącym parę. I teraz taka okazja się jakby nadarzyła, mam nadzieję, że uda się to doprowadzić do szczęśliwego finału. A jaki cel trenerze przyświecał takiemu zestawieniu? Czy to jakieś obserwacje? Pamiętam chłopaków, którzy no, nakręcali się wzajemnie, no i myślę, że tutaj pewną analogię można wyciągnąć. Chciałem pana prezesa jeszcze zapytać o przyszłość w takim razie Jarosława Hampela w Falubarzie, bo też różne rzeczy słychać. W związku z tym odstawieniem od składu, które wcale nie musi nastąpić, jak się okazuje, czy jakieś rozmowy o jego przyszłości po tych ostatnich występach odbywały się w ogóle? Ktoś zastanawia się nad jego przyszłością, czy ma kontrakt i nadal będzie zawodnikiem Falubarzu w przyszłym sezonie? Jarosław Hampel ma kontrakt obowiązujący na sezon 2015 i na ten moment nie było żadnych dyskusji na temat tego, czy w roku 2015 Jarosław Hampel będzie jeździł z Parfalowa Zielona Góra, czy nie będzie jeździł. Na pewno, niezależnie od tego, czy zawodnik ma kontrakt, czy nie ma kontraktu, z każdym zawodnikiem spotykamy się po sezonie i rozmawiamy na temat tego, jaka będzie jego przyszłość. Chemia musi być po obu stronach, obie strony muszą chcieć na takich, a nie innych warunkach jechać kolejny sezon. Więc dzisiaj rozpatrywanie tego, że Jarosław Hampel będzie naszym zawodnikiem w sezonie 2015, w ogóle nie ma sensu i te doniesienia prasowe, które się pojawiły, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tak samo jak nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to co czytałem, że rzekomo staramy się pozyskanie Tomasza Golowa do składu w sezonie 2015, to mogę jasno powiedzieć, Tomasza Golowa w sezonie 2015 w Sparta Lubaj Zielona Góra nie będzie. Czy odbyliście panowie w klubie dyskusję na temat nowego trenera Falubarzu? Odbywamy różne dyskusje, mamy sezon 2014 i walczymy o brąz i nie dzielmy jeszcze teraz skóry na niedźwiedziu. Najważniejsze jest to, żeby odjechać ten sezon do końca i myślę, że nie jesteśmy bez szans z drużyną tarnowską, mimo że znowu Tarnów jest stawiany w roli faworyta, ale zarówno dla drużyny zielonogórskiej, jak i dla drużyny tarnowskiej spotkanie o brąz w przekroju całego sezonu, w przekroju poprzedniego sezonu jest porażką. A tak jeszcze chciałem doprecyzować o propos Jarosława Hampela, czyli rozumiem, będą rozmowy po sezonie. Nie możemy w tym momencie powiedzieć, że Jarosław Hampel ma ważny kontrakt i na pewno będzie w 2015 roku zawodnikiem Falubarzu. Jarosław Hampel ma ważny kontrakt na sezon 2015 i na ten moment nic nie wskazuje, żeby nie był zawodnikiem z Parfalu. Czy ta porażka, czyli
wejście trenera i wzięcie jakby na barki wszystkiego, co się wydarzyło w tym sezonie, załatwia sprawę? Czy będą jeszcze jakieś ruchy w klubie, czy jakieś zmiany jeszcze poza osobą trenera? Czy ktoś jeszcze czuje się odpowiedzialny przy Wrocławskiej za ten stan rzeczy, który nastąpił? Czy możemy się spodziewać jeszcze jakichś ruchów takich personalu? Czy to wszyscy? Ja uważam, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za to, co się wydarzyło. Podczas czwartkowego porannego spotkania na Radzie Nadzorczej pierwsze moje pytanie było takie, czy jeżeli Państwo chcecie, ja się oddaję oczywiście do dyspozycji Rady Nadzorczej, więc żeby tutaj nie było, że z mojej strony ruchu nie było, ten ruch był zrobiony w niedzielę, w czwartek. Jeżeli chodzi o zmiany personalne, to dajcie nam Państwo odjechać zawodę brąz. Na pewno Sparta Lubas Zielona Góra w sezonie 2015 będzie wyglądał inaczej niż Sparta Lubas Zielona Góra w sezonie 2014. Natomiast dzisiaj nie będziemy tu mówić o żadnych innych zmianach personalnych. Zadaliście pytanie Państwa a propos trenera. Odpowiedź padła. A propos zawodników czy innych osób w klubie, o tym porozmawiamy na pewno dopiero po zakończeniu. Jaka frekwencja by Pana Prezesa zadowoliła na tym meczu brązowy medal? Bo wiadomo, że klimat po tym rewanżowym meczu w Gorzowie jest taki sobie, pogoda też niepewna. Pytam, czy liczycie na to, że kibice przyjdą, czy wręcz przeciwnie, może się stać trochę symbolicznie to, co stało się po meczu w Gorzowie, że kibice Falbazu odwrócili się od drużyny, która chciała im podziękować i po prostu będą pustki tutaj. Tak? Pogoda na sobotę, na niedzielę zapowiadana jest bardzo bezpieczna, stabilna, a już jutro nie ma deszczu, będzie trochę chłodniej, w niedzielę jest zupełnie bez deszczu słoneczny, więc ten aspekt odpada i to niech fani zielonogórskiej drużyny, kibice Sparta Lubas Zielona Góra ocenią, czy warto przyjść na to spotkanie, czy nie warto. Moim zdaniem warto i należy również w takiej sytuacji być na tym meczu z nami. Bilety są w bardzo przystępnych cenach, jeżeli chodzi o walkę o medale. Normalny bilet kosztuje 25 zł, ulgowy 15. Bilety dla posiadaczy karnetu odpowiednio po 15-5 zł. To osoby, które zobaczyły bramasz naszej drużyny w Gorzowie i wybrały się w środę na mecz do Gorzowa, mają bilety do wybrania w jednym z naszych sklepów, w sklepie Auchan po symbolicznej złotówce, więc myślę, że to niech kibice wybiorą, czy mają ochotę oglądać ten mecz w telewizji, czy pomogą drużynie w bardzo ważnym meczu, bo tutaj nie bagatelizujmy tego, co się wydarzy w niedzielę w meczu z Unią Berlin. A jak Państwo, Pan trener, zawodnicy, Pan prezes odebrali w ogóle ten odwrót kibiców na trybunach w Gorzowie, nie wiem, rozczarowanie, wściekłość? Jakoś to się dało określić? Odwrócili właściwie od zespołu, który zawsze dopingowali, wspierali mimo porażek. No na pewno kibice byli rozczarowani rozmiarami porażki, jakie były w tym meczu. Natomiast no cóż, no nie było nam miło zapewne. Byłem zdziwiony taką sytuacją. Ja wiem, że kibic w Zielonej Górze jest przyzwyczajony do topowego wyniku, ale przez te wiele lat nie schodziliśmy poniżej pewnego poziomu i uważam, że teraz też tego nie zrobiliśmy. Awansowaliśmy do play-offów. Na pewno ten mecz w Gorzowie nam chwały nie przynosi, ale myślę, że nie tym jednym meczem powinniśmy żyć. Tak? Jeżeli jesteśmy razem i robimy coś wspólnie, no to chyba i w tych lepszych, i w tych gorszych chwilach. To do prezesa jeszcze pytanie, bo Rada Nadzorcza, finanse, jakie są w tej chwili finanse klubu, bo też się zastanawialiśmy przez dużą część sezonu tak naprawdę, czy w związku z tym, że tak jak nam się wydaje, tych ludzi tutaj nie ma tyle, ile byśmy się spodziewali. Czy ta sytuacja w związku z tym jest dobra, zła, jak to na dzisiaj określić? W pierwszej części sezonu dużo wygrywaliśmy, pewnie pieniędzy na to też dużo poszło. Jak to jest na dzisiaj? Kilka sytuacji nieprzewidzianych, czyli przede wszystkim mecze z Gdańskiem i Częstochową, które na pewno w dużym stopniu wpłynęły na budżet tegoroczny. Brak finału, troszkę niższa niż rok wcześniej dotacja z miasta, to porodzi pewne skutki finansowe i damy sobie radę. I na pewno klub 30 listopada licencję otrzyma. Otrzyma plany z Radą Nadzorczą, są poczynione pewne ruchy, zostaną wykonane w październiku, listopadzie. Nie, ale to nie jest ani miejsce, ani czas, żeby o tym w tej chwili dyskutować. Klub będzie stabilny i tutaj problemów takich, jakie nawet na mniejszą skalę są w Gdańsku czy w Częstochowie, nie należy oczekiwać wszystkich meczów, może te, które zakończyły w tej chwili rozgrywki. Natomiast mamy to pod kontrolą i kolejne ruchy są zaplanowane.
będzie zobowiązań wobec zawodników na dzień 30 listopada, a do tego zobowiązuje nas licencja. My musimy rozliczyć się ze wszystkich meczów z całej punktówki do procesu licencyjnego i to zostanie zrobione. Ja myślę, że do imprezę przełożono z 31 sierpnia na 18, czyli ta Liga Mistrzów. Czy to wszystko idzie zgodnie z planem, ona się odbędzie i no jak marketingowo do tego podejść? Bo wiadomo, że już nie będziemy mistrzami Polski. Jaki macie pomysł, żeby to wypromować? Bo 31 sierpnia miało to duży sens, a teraz i składy będą zupełnie inne i Falubas już nie będzie mistrzem Polski. To wszystko zgodnie z planem idzie? To już gdyby nie jest zależna sytuacja od nas, warunki pogodowe 31 sierpnia wiecie Państwo jakie były. Gdybyśmy przenieśli ten mecz na termin rezerwowy zaplanowany, czyli na 1 września, warunki pogodowe były jeszcze gorsze. Drugi termin rezerwowy nie dość, że wiązał się z tym, że zostanie odwołana kolejka ligowa w Szwecji, to warunki pogodowe były też fatalne 2 września, więc nie było możliwości rozegrać tych zawodów. To jest impreza filmowska, ona rządzi się trochę innymi prawami i nie mamy do końca wpływu, chociaż oczywiście tą datę musieliśmy gdzieś tam zaakceptować. Te zawody rozegrane zostaną 18 października. Impreza World Speedway League, potraktujemy to jako międzynarodowe zawody, jako ligę, ligę światową. Pojedziemy z Duńczykami w bardzo dobrym składzie, z Anglikami, którzy podchodzą do tego cały czas bardzo na poważnie, ze Szwedami, którzy też chcą powalczyć o zwycięstwo. Jest to oczywiście impreza, która powinna odbyć się przed finałami lig w tym roku, natomiast no, sytuacja obiektywna, niezależna od nas i na ten moment tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań. Oczywiście, że sporo osób, które zaplanowały przyjazd na 31 sierpnia po Grand Prix w Gorzowie, na ten moment oddało bilety. My tutaj zakończyliśmy te zwroty są spore, natomiast ciągle frekwencja na tym meczu jest całkiem przyzwoita na tym widowisku. Ciągle zainteresowanie jest spore, te bilety się sprzedają na razie oczywiście w taki znikomy sposób, promocję zaczniemy po meczach o brąz. I tutaj też nasza sugestia, czy nasza prośba do osób, które wybiorą się, jednak zdecydują się pójść na mecz o brąz, na mecz niedzielny, żeby zachowały ten bilet, ponieważ ten bilet później potraktujemy tak, że te osoby, które wybrały się, były ze Sparfalobazem na mecz o brąz, będą mogły kupić bilety w sprawach kibica też nie po 50, a po 30 zł, czyli będzie taka możliwość dla tych wszystkich, którzy będą wspierać nas w najbliższą niedzielę, liczymy na to, że jednak zielonogórscy kibice tutaj na ulicy Wrocławskiej licznie się pojawią. Chciałem jeszcze prezesa zapytać dzisiaj o słuchacza, usłyszałem takie pytanie, czy to nie jest dzielenie kibiców na lepszych i gorszych, tych, którzy byli w Gorzowie, obdarowujemy biletami za złotówkę. Zapytał człowiek, czy ktoś, kto tutaj w Zielonej Górze oglądał, a nie pojechał, bo na przykład jest 800 osób, może tylko wejść na trybunę i więcej nie może, bo jest mecz podwyższonego ryzyka. To jest gorszy kibic, bo musiał zostać w Zielonej Górze. Na meczu było w Gorzowie 300 osób i to dotyczy tych 300 osób, które pojechały dwukrotnie, pojechały w niedzielę i w środę, poniosły określone koszty związane z wyjazdem i to jest nasz gest wobec tych osób, które zobaczyły to na żywo. Ani ja, ani trener, ani żaden z tych kibiców na pewno nie czuł się komfortowo na stadionie w Gorzowie i w związku z tym myślę, że nikt nie powinien mieć tego pretensji. Bilety są naprawdę w bardzo przystępnych cenach i to jest mniej niż bilet do kina, więc myślę, że jeżeli ktoś jest kibicem drużyny zielonogórskiej, to tego typu wyliczanki są mu obce po prostu. Tak? Bilet kosztuje 25 zł normalny na większość sektorów, 15 ulgowy dla posiadaczy karnetów, 15,5, więc to naprawdę nie są ceny, które chyba kogokolwiek są w stanie odstraszyć. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć ten mecz, to bardzo serdecznie zapraszamy. Jeżeli uznaje, że to jest za drogo, no to mecz jest telewizji. Należy jeszcze do trenera pytanie. Mógłby Pan chociaż krótkie podsumowanie swojej pracy w Falubazie tutaj przedstawić, a poza tym rozumiem jednak mimo wszystko o Pańskie zdanie, które Pan powiedział, że nawet gdyby nie Gorzów, to i tak by Pan, Wasza współpraca się skończyła. Może Pan to rozwinąć? Na podsumowanie jeszcze pewnie będzie czas, natomiast drugą część pytania, kończy się nasza umowa, kontrakt po tym sezonie i... Nie, ale można przedłużać, tak, rozmawiać i... Nie, myślę, że nie można. A czemu? No, mam pewne powody, o których nie chcę mówić. Głównie rzeczy są to sprawy rodzinne. Bardzo dużo czasu poświęcałem tutaj, 3 sezony spędziłem. Można powiedzieć w Zielonej Górze raczej niż w swoim domu rodzinnym. Mam olbrzymie zaległości, jeśli chodzi o sprawy rodzinne, swoje jakieś inne historie
przyjrzeć. Łatwo się tu pracowało? Nie, nie łatwo. Rozmawiałem z kiedyś z innymi, była to olbrzymia przyjemność pracować z ludźmi, którzy są naprawdę oddani do tego klubu i myślę, że te wyniki, które robiliśmy do tej pory, już nie mówię też tylko o mojej pracy trenerskiej, ale wcześniej o moich startach jako zawodnik, no, na pewno były dla mnie fenomenalne. Fajnie było być zawodnikiem Falubazu czy trenerem, jak pan to zestawił? Absolutnie, absolutnie. Po pierwszym roku mojego funkcjonowania jako trener zamieniałbym się od razu na bycie z powrotem zawodnikiem, bez żadnych wątpliwości. A pan czuł takie, nie wiem, wsparcie Zielonej Góry, tak to nazwę szeroko, czuł pan, że tutaj pana przyjmują jako swojego Falubaza, czy ta bariera istniała, czy nie? No ja mam szczerze, przez te wszystkie lata, kiedy startowałem tutaj jako zawodnik i mieliśmy naprawdę masę sukcesów, jakby od 2008 roku, kiedy no ja przyszedłem, no oczywiście pewnie był to przypadek, Falubaz zaczął znakomicie jechać, ale no mieliśmy fantastyczne sezony, myślę, że najbardziej wszystkim nam zapadnie w pamięci sezon 2009, przynajmniej ja go tak traktuję jakoś najbardziej emocjonalnie. Także na pewno to była przyjemność. Można powiedzieć, że najbliżej panu i najchętniej by pan pracował w Lesznie, no bo to najbliżej, czy to ma znaczenie w ogóle teraz? Na razie mamy mecze z Tarnowem i na tym się skupiam. A panie prezesie, to, że nie wyszliście do finału, to uznajecie za mocno przegrany sezon Falubazu, czy nie? Tak, to już powiedziałem. Przegrany nie, walczymy w tej chwili o brąz. Jest to nasza porażka, ponieważ liczyliśmy, wszyscy chcieliśmy być w finale i takie były nasze oczekiwania. Natomiast czy to jest klęska? No nie, no jesteśmy w czwórce. Proszę zapytać działaczy czy zawodników w Częstochowie, jak się czują zawodników w Wrocławiu, zawodników w Gdańsku. Więc to też tutaj też nie róbmy z tego jakiejś takiej tragedii, że nie, no, jesteśmy, walczymy medale od 2008 roku, jesteśmy w czwórce. Proszę pokazać drugi klub w Polsce, który od tylu lat jest w czołówce rok w rok i to się nie zmienia. Jesteśmy w play-offach, bezdyskusyjnie jesteśmy w tych play-offach, mimo tych odjętych punktów, mimo fatalnej sytuacji, mimo tego, co wydarzyło się z Patrykiem Dudkiem, co było wiadomo, że momentem zwrotnym w tym sezonie, więc nie róbmy z tego tragedii. Trudno się cieszyć z tego wyniku, jaki jest, natomiast nie róbmy tego. Też o meczach o brąz proszę parę słów powiedzieć. Wiadomo, co ostatnio się w Tarnowie wydarzyło, remis osiągnęliśmy z drużyną pełną juniorów. Panowie opowiadaliście, że w ogóle ten tor to jest jakiś z kosmosu, diabelski tor. Miało się wrażenie, że tam po prostu nie potrafi nikt w naszej drużynie prawie jechać. Więc to samo pytanie, co przed Starą Gorzów. Ile punktów was tutaj zadowoli w pierwszym spotkaniu? Czy jesteśmy w stanie w ogóle z tą Unią Tarnów, z tym torem walczyć o zwycięstwo w meczu? No oczywiście chcemy u nas wygrać i to nie podlega żadnej wątpliwości, to jest plan minimum. Natomiast wszystko, co uda się zrobić na górkę, że tak powiem, będzie dla nas handicapem w rewanżu. Na pewno lekcje dostaliśmy w Tarnowie. Mam nadzieję, że chłopaki wyciągnęli prawidłowe wnioski, jeśli chodzi o przygotowanie się do tego meczu, do tego toru, do warunków, jak tam panują, przełożeń innych historii. No i już taki mecz słaby, no bo to dla nas był słaby mecz w Tarnowie, się nie powtórzy. Przy okazji chciałbym zaraz wspomnieć o tym temacie, jeśli chodzi o biegi nominowane. Jak się okazuje dzisiaj, było to prawidłowe posunięcie, że Andreas Jonsson nie poszedł na łatwiznę, startując z juniorami na przykład w biegu 14, tylko z klasowymi zawodnikami. Jak Państwo zauważycie, pewnie od tego momentu, bo zaraz po tym meczu w Tarnowie, Andreas zaczął przyzwoicie punktować. Czasem bywa tak, że jeden incydent, jeden przypadek na torze, jeden wygrany wyścig lub dobry wyścig powoduje u zawodnika pewien zwrot i ja mam wrażenie, że tam się to u Andreasa wydarzyło. Czy w ogóle petycja do Unii Leszno pójdziecie wygrywać w Tarnowie? No warunki były inne, to trzeba sobie powiedzieć, choćby po samych czasach, jakie zawodnicy osiągali w meczu Unii Tarnów z Unią Leszno. Warunki były, patrząc tylko na czasy, diametralnie inne. Myśmy przegrali mecz z tak dysponowaną, znaczy z tak zestawioną Unią Tarnów, jaka przyjedzie do nas teraz.
Jaka może być w ogóle recepta na pokonanie zespołu, pełnego zespołu unitarnów przy naszym niepełnym zespołu? Wszystkie zespoły, które startują w finałach czy startują w playoffach, mają określone kłopoty kadrowe, tak? Każdy z tych zespołów ma jakąś dziurę, jakiś problem. De facto najmniejszym ma tak naprawdę Stal Gorzów, która za Iversena stosuje pełną ZZ-kę i jak widać w naszym meczu znakomicie się to sprawdziło. Niestety, także jakby tutaj oni są w dobrej dyspozycji. Wracający Hancock, być może jakieś problemy występują u Kołodzieja, aczkolwiek no, nie skupiamy się na tym i chcemy podejść do sprawy do tego meczu jak najbardziej poważnie i po prostu go wygrać. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Rządzili i dzielili w tym sezonie, można powiedzieć, wszędzie w Polsce. Chciałbym jeszcze pana opinię zapytać o finał. Czy akcje stoją wyżej? Gorzów, Leszno, tutaj 50-50? Myślę, że 50-50. Każda drużyna ma swoje argumenty. Pewne mankamenty, jakby wydają się takie same. Gdzieś tam ta druga linia jest troszeczkę zarówno w jednym zespole, jak i w drugim gdzieś tam zachwiana, chociaż wydaje się na korzyść Gorzowa to jednak przemawiać, aczkolwiek to jest sport i może się wszystko wydarzyć. Czy pan poznał odpowiedź na pytanie, co się z Jarosławem Hampelem stało może w ostatnich dniach? Czy coś Jarosław Hampel zmienia przed Grand Prix w Sztokholmie? Cokolwiek na ten temat? Tego nie wiem, on sam. I nie są to historie, które możemy wyczytać w internecie, wyssane z palca, mam wrażenie, że z księżyca. Więc na pewno Jarkowi potrzeba teraz spokoju, być może już myślenia o zakończeniu tego sezonu, ale jeszcze to, co jest do zrobienia, trzeba się na tym skupić, żeby tą zimę przezimować, przepracować z normalną, otwartą głową i bez żadnych kompleksów, bez żadnych problemów. Przydałby się na niego jeden dobry występ, czy to na Grand Prix, czy w lidze, i wierzę, że tak będzie. Panie trenerze, ja mam takie pytanie. Czysto takiego, jesteście na temat jego prywatne, które go drążą, które go martwią. Czy to jest raczej typ, który się zamknął i po prostu tak do końca sami panowie nie wiecie, co właściwie jego trafi? Spotykaliśmy się nie raz i nie dwa. I to nie były spotkania na stadionie, w tumulcie ludzi, dziennikarzy. No ja po prostu nie wiem. No najzwyczajniej nie wie, co się dzieje i nie wie, jak sobie z tym tematem poradzić. No i co, mam nadzieję, że to się skończy jak najszybciej, aczkolwiek mam wrażenie, że ciężko będzie Jarkowi w tym sezonie się odbudować na tyle, żeby spokojnie się zimą przygotowywać. Myślę, że to, co go spotkało w tym sezonie, to jest naprawdę kubeł zimnej wody i mam nadzieję, że on to przetrzyma i będzie wszystko ok. I wierzę w to, że będzie to w najkrótszym możliwym czasie okresie. Na panie prezesie, ta diametralna zmiana składu. Jaki zakres? Połowa składu zostanie wymieniona? Jak to rozumieć? Ja nie użyłem słowa diametralnego. Mi się wydawało, że tak, że zmieni się w dużym stopniu diametralnie. W dużym stopniu zmieni się skład Paluba z Dużą na Górę w sezonie 2015. I to, co powiedziałem, na tym etapie skończmy. Mamy mecz o brąz. Dzisiaj to dla nas jest priorytet. My nie wybierzemy białej gwardii, jedziemy o brązowy medal i skupiamy się na tym. A o składzie możemy porozmawiać po zakończeniu sesji. Tyle. Też gratuluję Państwu. Pierwsza konferencja prasowa, były pytania.